No jesteśmy w sklepie na Ukrainie. Tutaj kupiłem wodę sodową i parę rzeczy. Fajne dziewczyny. Jedna hrywnia, jeden dolar to jest. Skolko skazali? 4,60. 4,60 za hrywnię. No i na przykład makrela kosztuje 31. A pan z Polski czy tam był raz? Witki jeden. Mongolia. Mongolia. Daleko jedziemy. Gorzowy co niemiara. Ciasteczka. Jakieś kości po 10 hrywny. Kiełbasa 31. Ładna kiełbasa po 38. To jest na połowę, czyli 20 zł. Fajne. No właściwie malutki sklepik. Malutki sklepik, ale zaopatrzenie dość ciekawe. Tu pan Marek pali papierosa. I dalej w drogę. Tutaj jest taki znak przy drodze, w którym pisze, żeby ujawnić łapówkarza. Zadzwoń do Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie lwowskim. Telefon zaufania 38 kierunkowy 032 2986 622. Nie wiem, czy to widać, ale jest to dość ciekawa sprawa. Ceny benzyny. Jedna hrywnia, jeden dolar, znaczy jedna złotówka to jest 46 hrywni, 0,46. Co ty zawsze komentujesz? Świat jest mały, proszę państwa. Gdzieś tutaj za Lwowem spotkałem pana Marka Sikorę. Były kierowca z Ameryki, jeździliśmy na motorach i trakami po Ameryce, a teraz spotykamy się w Zapitiwie. Zapitiwie, jakaś miejscowość za Lwowem. Tutaj pan Marek Koziołek i kolega pana Marka Sikory, inny traker polskiego pochodzenia. Motocykle póki co ładnie chodzą, nic się nie dzieje. Niestety te moje wynalazki nie działają. Już zgubiłem 2 butelki wody. Za jedną zapłaciłem 6,5 hrywia. To jest nad drutem. To jest źle, muszę wymyślić jakiś lepszy patent. No bo to mi po prostu, jak to podskoczy, to wypada. Ale kwestia małej gumki się naprawi. No to... Który mamy dzisiaj? 24 czerwiec. Przed nami kawał drogi. Kat. A ten? Oj, po czwartej. Dzisiaj nam nie za bardzo idzie. Cały dzień. Krew z nosa. Zrobiliśmy 120, 200 km powiedzmy. Ale załatwiliśmy sporo spraw. Taki szaszłyk kosztuje 24 hrywnie. To swina jest, da? Swina. Świnia. 24 hrywnie. A ja sobie kurkę podsmażę. No i tutaj ja wezmę wodę samą. Taki zajazd. Ostrek. 24 bodajże czerwca. Wjechaliśmy z głównej drogi jakieś 200 metrów. Gdy tu Marek naokoło? Totalne pola ukraińskie. No i tutaj rozbijemy namiociki i myślę, że prześpimy się bardzo spokojnie. Nikt nam nie będzie przeszkadzał, nikt tu nie jeździ. No to dobrze, kat. Minęło 15 minut i rozbiliśmy namiot. Tutaj przyszedł do nas bocian, ale ten bocian dość taki czarny, brudny. Namiociki rozbite. Tutaj pan Marek numer 2
Marek ma wybitny mały namiot, typu mini psia Buda, ale mówi, że jest mu fajnie w nim. Bardzo przytulnie. Tak? Tak. I ciepło. No to fajnie. I wszystko wskazuje na to, że nie ma klaustrofobii. No dobrze. A zdjęcia w nocy? Tutaj jesteśmy na w tych polach jakiś PGR-u albo sowchozu, albo kołchozu. Panie Marku, jaka jest temperatura mniej więcej? A, koło 17 stopni. Koło 17? Tak. No ale jest, nie jest tak źle. Jest bardzo sympatyczny. Tu pan Marek siedzi w tej psiej budzie. Malutki namiocik. Jego motoru po nocy nie widać. Kat, bo nic nie widać. Zatrzymaliśmy się na takim zajeździe. Zjedliśmy hot doga za 6 tutejszych. A teraz pokażę Markowi takie... Chodź, zobaczysz te suszone ryby. Niesamowite. No chodź, Marek, jesiotry. Nie szkodzi. Jak dużo ludzi, to nikt nic nie ukradnie. Dziewuszki. Cześć. Wchodzimy tutaj i zobacz, jakie... To może... Co jest to? Obraz, czy co to jest? To jest do ryby. Nie, nastojaśnia ryba. Nastojaśnia? Сом, щука, щука, сом, толстолоб, белый амур. Сколько стоит такие-то? 40. 40? 45. Тут разная цена. 45. А то же то, что? Сом? А как он старый? Два года? Как он старый есть? Или мала? Это еще молодый, это еще маленький. Ему, наверное... Може бути 2 роки є, може немає. 2 роки? Може є, може немає. Це ще маленький. Здоровенно. Смішно, ні? Свині. Покриж м'яка до вогам. Покриж м'яка до вогам. Коні рушайні, іди кричи. Формаліно смішно. Смішно. Сушоно це не так, треба свіжу хлопчину просто. Свіжу хочу. To świeże jest to, że? No to jest świeże. To na kręgu. O, panie ukryte. O, to jest... Ale 40 hrywni, czyli to jest $10 za taką małą rybkę. Dobra, kawę. Jesteśmy w takiej restauracji, znaczy na traktstopie, a jak w Ameryce, czyściutko, ładniutko, telewizory dookoła. No i zjedliśmy obiadek, zapłaciłem 20 tych tutejszych. Mercedesy na zewnątrz, telewizory, Ameryka cała.